Cześć, z tej strony Premierowy Music. Zapraszam Was na wywiad z Bartkiem Deryło, który właśnie wydał swój debiutancki album Latawce. Pogadaliśmy bardzo dużo o muzyce, o współpracy z Margaret i Kamilem Bednarkiem, a także o koncertach, które Bartek już szykuje. Musicie to zobaczyć, zapraszam. Choćbym miał poczekać, by być swój. Powiedz mi, jak ty się czujesz z tym, że twoja płyta ujrzała światło dzienne? No to jest, nawet chyba nie ma na to dobrego słowa aktualnie. Jest to spełnienie marzeń, jest to gigantyczne zderzenie właściwie sporej dawki stresu z wielką radością, ze spełnieniem. No i tak naprawdę zakończyłem pewien taki spory etap w moim życiu, więc no tylko się cieszyć aktualnie, patrzeć w przyszłość, co będzie dalej i jak ludzie będą na to reagowali. No bo ja, wypuszczając ten album, zostawiam już to jest zamknięty temat, a dla ludzi, którzy usłyszą mnie po raz pierwszy, albo dla ludzi, którzy słyszeli już single, którzy odpalą sobie płytę, będzie to zupełnie nowa historia. Ja z tą historią żyję już no parę lat, na pewno dwa. I mam wrażenie, że to już chyba troszeczkę za długo i że potrzebowałem tego etapu bardzo w swoim życiu. Uwolnienia, dokładnie. Uwolnienia, żeby zrobić miejsce na nowe inspiracje, żeby zrobić miejsce w głowie na nowe rzeczy. Moje kolejne pytanie o nazwę Latawce. Mhm. Co się pod tym kryje? Bo już zdradziłeś, ale możesz coś jeszcze więcej powiedzieć? Jest to taka moja próba zachowania i tak spisania i zamknięcia w te piosenki moich doświadczeń, można powiedzieć, oczami małego dziecka, małego Bartka, czyli moimi. I taki cel przyświecał mi w ogóle od samego początku, dlatego trochę te piosenki nazywają się może lekko, jakoś tak dziecinnie. Jest tam nuta jakiejś takiej naiwności, jest też sporo odwołań do natury, która mi bardzo mocno towarzyszy i towarzyszyła przy samym procesie pisania, komponowania. No i wydałeś właśnie teledysk Spójrz, nagraliście go w Rzymie. Przeczytałem, że powiedziałeś o nim, że chcesz to miasto pokazać z zupełnie innej, nieoczywistej strony. Tak. Co mnie zastanawia, z jakiej strony dla ciebie i kto wpadł na teledysk i dlaczego Rzym? Oczywiście ja wpadłem na pomysł z tym miejscem, ponieważ Rzym od jakiegoś czasu był miejscem dla mnie lekko utopijnym, takim moim azylem, który przyszedł do mnie chwilę przed pierwszym lockdownem, ponieważ chwilę po Wojsie, czyli w 2019 roku, miałem, można powiedzieć, lekki kryzys w swoim życiu. W tym samym momencie powstała piosenka pod tytułem Zima, która właściwie powstała w 7 minut, kiedy byliśmy w studio z Hubertem Radoszko. Kończyliśmy już właściwie pracę, była godzina druga, zbierałem się do wyjścia. Hubert przystroił w ogóle gitarę i zaczął grać ten pierwszy akord, który pojawia się w tym utworze. I ja mówię: Hubert, w ogóle odpalaj tylko play, podłączamy szybko gitarę i mikrofon. I zagraliśmy właściwie 7 minut czystej improwizacji. Skleiliśmy z tego właśnie jakby całą formę tej piosenki. Wracając do domu, ponieważ miałem powiedzmy 30 km do domu i cały czas słuchając tego utworu, jakby trochę przesiąkając nim i tak bardzo dążąc do tego, żeby ta emocja w ogóle nie stała się ulotna, wróciłem do domu o 3:00 i w tym samym momencie zacząłem pisać tekst. I nie zmieniłem w nim ani jednego słowa, kiedy wstałem, kiedy spojrzałem na niego może bardziej trzeźwo. I wtedy zdałem sobie sprawę, że pewne momenty po prostu przychodzą, pewne emocje po prostu przychodzą
i dobrze jest im się czasem poddać. Dobrze jest robić dużo rzeczy, żeby mieć szansę, żeby taka jedna rzecz aż tak z tobą zarezonowała. No to jest piękna dla mnie historia, która dodatkowo, kiedy wysłałem ten utwór Gosi, no to był jedyną odpowiedzią, jaką od niej dostałem, to okej, Bartek, wchodzę w to, widzę część siebie w tej piosence, no co też nie jest właściwie takie oczywiste, bo artyści potrzebują przepuszczać przez siebie piosenki, przepuszczać przez siebie muzykę i ona to zrobiła i ona weszła w ten mój świat, mówiąc mi po prostu tak, więc no, jestem jej na maksa wdzięczny, ale też jestem bardzo wdzięczny tej chwili, że mogła się wydarzyć, że ta piosenka po prostu się pojawiła w moim życiu. Też miałem o to pytać, właśnie o twoją współpracę. I tu z Margaret przy utworze Zima, czy z Kamilem Bednarkiem przy utworze Kompas. Czy współpracowałeś z tym artystą? Bo to są artyści, którzy są znani w Polsce, którzy już mają jakiś dorobek, tak, którzy są rozpoznawalni i pojawiasz się ty z nimi w towarzystwie. I nagrywasz z takimi artystami. I jak wtedy ty się czułeś, albo jak bardziej oni ciebie odbierali? Jako równy z równym, czy jako uczeń? To była jakaś taka lekcja pokory dla mnie, bo ci ludzie, czyli Kamil i Gosia, potraktowali to po pierwsze bardzo poważnie, a po drugie bardzo na równych zasadach. No i o ile utwór Zima, który powstał przy współpracy z Hubertem Radoszko, ale on był zamknięty, czyli była forma i był tekst utworu. I zaprosiłem Gosię, żeby znalazła się w tym i właściwie ona zaśpiewała część utworu, który już był napisany. To w przypadku Kamila on napisał swoją zwrotkę do utworu, który ja napisałem również z Hubertem Radoszko. I spotkaliśmy się w studio, zrobiliśmy wspólną część o nazwie Most Bridge, która leci tam jak magnes, działasz na mój kompas, jak magnes. W ogóle wydaje mi się, że to jest jakiś taki najbardziej catchy moment w tym utworze. I to też właściwie wyszło bardzo, bardzo spontanicznie, bardzo kolektywnie przy myśleniu o tym, co z tym zrobić. Z Kamilem. A jak wybierałeś nazwiska do swoich duetów, to kierowałeś się tym, że słyszałeś tych artystów, czy jakby nawiązałeś z nimi bliższą relację koleżeńską przez The Voice of Poland? Na pewno to był jeden z czynników, ale to byli artyści, których ja naprawdę słuchałem i słuchałem ich twórczości i byłem bardzo, właściwie jestem dalej na bieżąco z tym, co oni robią, co tworzą. I o ile z Kamilem byłem przekonany o tym, że chciałem zrobić właśnie tego typu utwór, to pomysł na współpracę z Margaret pojawił się naprawdę w jednym momencie, kiedy ten utwór już był gotowy. Pomyślałem sobie wtedy, kiedy usłyszałem go w całości już nagranego, że potrzebuję osoby, której delikatność głosu i wrażliwość bardzo odda to, co chciałem tam powiedzieć. No, nie wyobrażałem sobie innej osoby niż Gosia, więc na szczęście nie musiałem też szukać alternatyw, bo po prostu wydarzyło się tak, jak wydarzyło. Gdybyś miał wybrać jakiś utwór z twojej płyty, który w tym momencie jest dla ciebie najbliższy, to który byłby to utwór? Zima. Zima. Zdecydowanie Zima, bo no, tak jak powiedziałem, ja traktuję moje utwory trochę jako próbę uchwycenia pewnej unikatowej, unikalnej emocji. I można tą emocję jakoś wpakować w ramy pomiędzy nostalgiczne, depresyjne, smutne, ale to jest konkretna emocja. Muzyka to jest konkretna emocja. Bardzo, bardzo jest to osobna jednostka, po prostu ma swoją niepodległość. Tak patrzę na piosenki i
Jestem z niej po prostu cholernie dumny. Na płycie znajduje się 11 utworów. I powiedz mi, czy ile utworów powstało łącznie, które się gdzieś tam nie zmieściły na płytę? Myślę, że ponad 50. Latawce to twój zbiór opowieści, twoich osobistych historii. Tak. To jest to projekt dla ciebie zamknięty, jest to jakby ujście twoich emocji. I dlatego pewnie jest to tak ważne dla ciebie teraz, że on już jest. Zdecydowanie. Co dla ciebie jest największym wymiarem tego twojego sukcesu po wydaniu albumu? Największą wartością w ogóle tego, dlaczego to robię, dlaczego muzyka jest w moim życiu, jest naprawdę muzyka i to jest jakieś banalne zdanie, ale ta muzyka towarzyszy mi od, no nie dość, że kiedy pamiętam, to z tego, co słyszałem, nawet od wtedy, kiedy nie pamiętam, czyli jak byłem bobasem, zacząłem śpiewać i to nie było tak, że ja muzykę wybrałem, trochę nie miałem wyjścia, na zasadzie, kiedy zorientowałem się, że kocham muzykę, to już byłem tak pochłonięty tym, co ona mi oferuje, że nie potrafiłem zupełnie inaczej patrzeć na nią. Miałem na przykład wielkie szczęście, wielką możliwość zagrać już z tą płytą jeden koncert w tamtym roku, we wrześniu tamtego roku, pomiędzy dwoma lockdownami i na koncert w Starym Klasztorze, który został wypełniony prawie 300 osobami i wtedy ludzie znali tylko 3-4 piosenki. I dźwięk, jaki przebijał się do mnie z widowni, która śpiewa na przykład Lód albo Deszcz, to było coś, co... No nie, to jest po prostu jakiś koniec, nie? To... No tak unikatowa emocja, tak wielki wyrzut adrenaliny i wszystkiego, co tam się dzieje w organizmie, że człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć po prostu. Wchodzisz i łapiesz oddech przez pierwsze trzy utwory, bo nie możesz, nie wiesz, co się dzieje po prostu. No i wtedy zdałem sobie sprawę, że to jest moja droga, że to jest to, na czym mi najbardziej zależy. 24 listopada, rok później, może na to powtórzyć i możesz o tym powiedzieć. Już za kilka dni będziecie Państwo mogli usłyszeć mnie i w radiowej trójce 21, czyli za dwa dni, w niedzielę o 19:00 i oczywiście zapraszam serdecznie Państwa na mój koncert 24 listopada we Wrocławiu, premierowy koncert z płytą Latawce, Stary Klasztor, bilety jeszcze są, także to będzie piękny wieczór, pełen emocji, pełen, wydaje mi się, całkiem niezłej muzyki, z wspaniałymi, naprawdę zawodowymi muzykami. Czy jest jakiś projekt, w którym chciałbyś wziąć udział muzyczny? Męskie granie. Tak. Męskie granie, oczywiście, że tak. No. Czy jeszcze skład nie jest zaplanowany, więc na przyszły rok? Jeśli ktoś z męskiego grania słucha tego wywiadu, to macie mój numer. Jest na stronie. Teraz wystawimy. Tutaj. Tak. No. Nie, serio, zapraszam, bo to jest jeden z piękniejszych projektów, moim zdaniem, ostatnich lat, takich muzycznych. To jest super, wydaje mi się. Czego ty słuchasz? Ostatnio słucham, troszeczkę przeginam z tym, ale słucham Jamesa Blake'a i jego nowej płyty Quaps. Zespołów polskich ostatnio odświeżyłem sobie. Zespół, który się nazywa Salk. To jest taki zespół z Krakowa, który nagrał jedną płytę o nazwie Matronika i bardzo żałuję, ale ich już nie ma. Alan Stone, Jordan Rakey, Tom Misch, czyli trochę takie soulowe rzeczy, powiedzmy neo-soulowe. No Bruno Mars i Anderson .Paak to są te rzeczy, które ostatnio po prostu miażdżą mnie, bo chłopaki po prostu wjeżdżają z oldschoolowym w ogóle soundem i to jest po prostu, oni są i tam nic więcej nie potrzeba.
Coldplay. Coldplay to jest... Nowa płyta? Podoba ci się? Słuchałem nowej płyty, chociaż jeszcze aż tak się w nią nie wkręciłem. Kings of Leon. Wszystkich tych, których wymieniłem, bardzo serdecznie polecam, bo to jest na pewno warta polecenia muzyka. Music Gozio utworzy Zali tutaj z duetem w Sprzyłu. Utwór nazywa się Bezsensownie. Co myślisz o tym utworze? Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I życzę w ogóle powodzenia w pisaniu, w produkowaniu, w robieniu i w graniu koncertów, bo dopinguję i sprawdzam temat. Działasz na mój kompas jak magnes. Działasz na mój kompas jak magnes. Dzień dobry, z tej strony Bartek Deryło i serdecznie zapraszam Państwa na rozmowę, wspaniałą rozmowę w premierowy music.